Przemilczane historie lotnicze. Pionowzlot Pogostyk. Zagadnienie pionowego startu od zawsze intrygowało projektantów lotniczych, zwłaszcza jeśli chodziło o samolot, który miał startować stojąc na ogonie. Pionowzlot ogonowy startuje jak śmigłowiec, lecz lata jak samolot. Problem stanowi nie start, ale przejście do lotu poziomego. To rozwiązanie ma oczywistą zaletę. Samolot nie potrzebuje pasów startowych. Obecnie rozważa się zastosowanie pionowzlotów ogonowych do celów militarnych. Model na filmie to egzemplarz doświadczalny. Nie jest to żadna nowość. Już 50 lat temu US Navy finansowała badania nad pionowzlotem ogonowym. Jednak wtedy testowano prototyp w skali 1:1. Convair XFY1 Pogo był pierwszym latającym pionowzlotem ogonowym. Był to najszybszy samolot śmigłowy w historii. W zamyśle miał być myśliwcem morskim nowej klasy przeznaczonym do osłony powietrznej okrętów, z których miał pionowo startować. Jego jedynym rywalem był Lockheed XFV-1. On także miał sprostać złożonemu przez marynarkę zamówieniu na myśliwski pionowzlot ogonowy. Wykonywał loty poziome i pionowe. Jednak w odróżnieniu od Pogo nigdy nie startował ani nie lądował w pozycji wertykalnej. Obydwa programy badawcze prowadzono w początkach lat 50. W roku 1956 zaniechano ich. A jednak Pogo udowodnił, że możliwy jest pionowy start z ogona, przejście do lotu poziomego i pionowe lądowanie. Oto historia krótkiej, lecz barwnej kariery XFY1 Pogo. Dla jednych jest to opowieść o sukcesie, inni są zdania, że eksperyment od początku skazany był na niepowodzenie. Uważają, iż marynarka nigdy nie zdecydowałaby się na użycie takiego sprzętu. Dlaczego jednak program zaszedł tak daleko? I dlaczego dziś powraca się do tej koncepcji? Lotnictwo morskie rozwinęło się dopiero po I wojnie światowej. Na rozkaz kontradmirała Moffetta powstało Biuro Aeronautyki, powołane do kierowania rozwojem wojskowego lotnictwa morskiego. Doświadczenia I wojny światowej wskazywały, że obecność powietrznych strażników zapewnia flocie ochronę. Potężne łodzie latające, załadowane bombami, stanowiły osłonę przed atakami okrętów podwodnych. Rdzeń lotnictwa morskiego stanowiły patrolowe łodzie latające. W toku dalszego rozwoju marynarka rozglądała się za możliwościami ściślejszego związania samolotu z okrętem. Na jednostkach pływających rozmieszczono małe wodno-samoloty obserwacyjne wyrzucane z katapult. Wkrótce miał się pojawić nowy typ okrętu, który zdominował wojnę morską i sprawił, że samoloty wyrzucane z katapult stały się przestarzałe. Wodno-samoloty marynarki, Kingfishery czy SC, zostały zaprojektowane jako maszyny rozpoznawcze dla ciężkiej artylerii, znajdujący się na pancernikach i krążownikach.
Ich zadaniem było ustalenie, gdzie pada salwa i skorygowanie ewentualnych błędów spowodowanych wiatrem. Meldowali na przykład: skróć o tyle i tyle yardów, wydłuż tyle i tyle milimetrów w prawo czy w lewo. W ten sposób korygowali ogień, dopóki salwa nie uchodziła w cel. Kiedy działo przestało być głównym uzbrojeniem marynarki, a lotniskowiec stał się podstawowym typem okrętu, samoloty obserwacyjne straciły zastosowanie. Można było się posłużyć śmigłowcem do wykonania zadań należących uprzednio do wodnosamolotów. Śmigłowiec był prostszy w użyciu, więc wodnosamoloty zniknęły z sił morskich. Lotniskowiec był dosłownie pływającym lotniskiem, ruchomą bazą lotniczą, dzięki której zasięg działania US Navy wzrósł ponad wszelkie wyobrażenia. Lotnictwo morskie szybko się rozwijało. W miarę zbliżania się II wojny światowej stawało się jasne, że na morzu zapanuje ten, kto zapanuje w powietrzu. Nastała era lotniskowców. Po decydujących bitwach pod Midway i koło wysp Salomona nie było już wątpliwości, że lotniskowiec zmienił oblicze wojny morskiej. Ten nowy oręż pozwolił Stanom Zjednoczonym skruszyć japońskie imperium na Pacyfiku. Lotnictwo pokładowe siało spustoszenie w wyspiarskich bazach. Japończycy podjęli desperacką próbę powstrzymania aliantów. Rzucili do walki kamikadze. Wypełnione trotylem samobójcze maszyny miały wbijać się w pokłady lotniskowców. W przypadku bezpośredniego trafienia uszkodzenie mogło mieć fatalne skutki. Ponura perspektywa. Kiedy tonie lotniskowiec, na dno idą jego samoloty. Mimo ponoszonych ofiar kamikadze zwykle chybiali. Czasem jednak osiągali cel. Planiści marynarki zaczęli wątpić o celowości skupiania sił powietrznych na pojedynczych okrętach. Domagano się ich rozproszenia. Pojawił się termin VTOL, angielski skrót od słów pionowy start i lądowanie. Pod koniec II wojny światowej US Navy dostała gorzką nauczkę. Przywiązała swoje siły powietrzne do stosunkowo niewielkiej liczby lotniskowców o płaskich pokładach. Kilka takich jednostek utracono za sprawą ataków kamikadze. Marynarka potrzebowała myśliwca do samoobrony, który mógłby bazować na prawie każdym okręcie w zespole i startować pionowo. US Navy była pierwszą flotą, która zainteresowała się tą koncepcją. Jednak to nie US Navy pierwsza rozważała zastosowanie pionowzlotów. Pod koniec wojny w Niemczech zaprojektowano pionowzlot ogonowy Focke-Wulf Triebflugen. Silniki odrzutowe zainstalowano na końcach umieszczonych pośrodku kadłuba skrzydeł, które miały się obracać i unosić ten samolot tak, jak wirnik unosi śmigłowiec. Triebflugel miał obywać się bez pasów startowych i jako myśliwiec zwalczać alianckie bombowce, które do tego czasu zdołały już zniszczyć większość niemieckich lotnisk. Po starcie niemiecki pionowzlot ogonowy miał przejść do lotu poziomego. Nie opracowano sposobu, w jaki miało się to dokonać. W trakcie lądowania leżący na brzuchu pilot miał patrzeć na ziemię przez ramię i poprzez wirnik. Niemcy wiedzieli, że do pionowego startu potrzebne są silniki wielkiej mocy. Nawet gdyby zbudowano Triebflugela, byłoby już za późno. Niemcy zostały rzucone na kolana gradem alianckich bomb.
Wykonujący misję nad tym krajem lotnicy US Air Force zrozumieli właśnie, jak szybko można zniszczyć lotniska. Nowy pomysł torował sobie drogę. Wydawało się, że orężem przyszłej wojny będzie samolot działający niezależnie od lotnisk. Tak wyglądało San Diego w Kalifornii tuż po II wojnie światowej. Położone na wybrzeżu miasto o bezchmurnym niebie i ciepłym klimacie. Mieściła się tu wielka baza US Navy i ważny ośrodek przemysłu lotniczego. Tu również znajdowała się siedziba Consolidated Volte Aircraft Corporation, Convair, firmy, która zbudowała pierwszy pionowzlot dla US Navy. Tu w czasie wojny wyprodukowano tysiące bombowców typu Liberator i łodzi latających dalekiego zasięgu Catalina i Coronado, które walnie przyczyniły się do zwycięstwa. Kiedy Ameryka przystąpiła do zimnej wojny, Convair rozpoczął produkcję nowych typów, np. ciężkiego bombowca B-36. Rodziły się nowe koncepcje. W ramach projektu Hummingbird US Navy finansowała prace badawcze nad pionowzlotami pokładowymi przeznaczonymi do osłony konwojów. W 1951 roku marynarka zawarła z Convairem kontrakt na budowę takiej maszyny. Ze strony US Navy oficerem odpowiedzialnym za nadzorowanie projektu był kapitan Sid Sherby. Stawialiśmy mu takie same wymagania jak śmigłowcom morskim. Musiał poradzić sobie z wiatrem bocznym o danej sile, z określonymi odchyleniami pokładu i tym podobnymi. To precyzyjnie wyznaczało wymagany rozstaw podwozia. W zamyśle miał pionowo startować, po czym łagodnie przechylać się do przodu. Potem latać jak normalny samolot. Przed lądowaniem miał zniżać się, zmniejszać moc silnika, przechodzić do zawisu i lądować tyłem. Potrzebne było mu tylko wolne od takielunku miejsce na pokładzie okrętu. Musiało mieć rozmiar odpowiadający rozstawowi podwozia. Okręt zyskałby własny myśliwiec do osłony. Marynarka zleciła opracowanie pionowzlotu także innej firmie, Lockheedowi. W obu maszynach zastosowano turbinowy silnik Allison T-40. Convair zdobył przewagę nad konkurencją. Od początku Convair testował maszynę w roli pionowzlotu. Dlatego otrzymał pierwszy pracujący w pozycji pionowej silnik T-40, który miał napędzać dwa przeciwbieżne śmigła. Skrzydło miało kształt delta. To pomagało przechodzić od lotu pionowego do poziomego. Miejscem tzw. prób pionowego kołowania miał stać się stary hangar sterowcowy na lotnisku Moffetta w Kalifornii. Spod wysokiego na około 60 metrów sufitu technicy Convaira zwiesili potężną linę uwięzi przyczepioną do kołpaka śmigła. Samolot, przymocowany do ubezpieczającego sprzętu, mógł wznosić się na 30 metrów i dosłownie latać wewnątrz olbrzymiego hangaru. 29 kwietnia 1954 roku maszyna wykonała pierwszy lot na uwięzi. Zyskała przezwisko Pogo Stick. Tak po angielsku nazywa się służące do skakania kij z zamontowaną u dołu sprężyną. Zastosowany w Pogo silnik T-40 to w istocie dwie turbiny T-38 połączone współosiowo. Wytwarzał on moc 5800 koni mechanicznych, niezbędną do pionowego startu.
Dzięki przymocowanej nad śmigłami linie można było podnosić i opuszczać pogon. Zespół techników nie wiedział, że praca potężnych śmigieł zmieni cyrkulację powietrza w hangarze. Spowodowało to groźną turbulencję. Maszyna wymykała się spod kontroli. Oblatywaczem był J.F. Skids Coleman. Przed rozpoczęciem prób odbył dokładny trening. Przygotowując się do pionowego startu, zapoznał się z wszystkimi typami śmigłowców. Gorzej było z lądowaniem. Kiedy Pogo był w pozycji pionowej, pilot leżał na plecach. Coleman miał jednocześnie pracować umieszczonymi z przodu sterami i spoglądać przez ramię na ziemię. Lądowanie Pogo było, tak jak w przypadku Tripflugela, trudnym manewrem. Przed pierwszym swobodnym, pionowym startem przeprowadzono setki lotów na uwięzi. Na zewnątrz Pogo nie odczuwał ujemnych skutków turbulencji, jednak pozbawiono go także zabezpieczającej uwięzi. Coleman tym się nie martwił. Bardziej doskwierała mu konieczność patrzenia przez ramię w trakcie lądowania. Krytycy projektu także uznali, że zadecyduje to o jego fiasku. W listopadzie 1953 roku w bazie sił powietrznych Edwards rozpoczęły się próby pionowzlotu Lockheeda. Nazywał się XFV-1. Zaopatrzono go w specjalne podwozie do konwencjonalnych startów i lądowań. Zamontowany w samolocie egzemplarz silnika T-40 nie był jeszcze testowany w pozycji pionowej, dlatego potrzebne było konwencjonalne podwozie. Oblatywacz Herman Salmon cieszył się wielką estymą wśród kolegów po fachu. Znany był pod pseudonimem Ryba. Na cześć tej barwnej postaci XFV-1 ochrzczono Salmon. Podobnie jak Pogo, XFV-1 miał lądować na ogonie, ale jego rozstaw podwozia był znacznie mniejszy. Najbardziej rzucała się w oczy różnica kształtu skrzydeł. Maszyna Lockheeda miała skrzydła szerokie i krótkie, jak XF-104 Starfighter. Skrzydła Delta zastosowane w Pogo były znakiem firmowym Convera. W połączeniu ze statecznikiem pionowym, znajdującym się po obu stronach kadłuba, zapewniały stabilną podstawę. To ważne w samolocie, który miał siadać na rozkołysanym pokładzie. Pilot zajmował taką samą pozycję w obu maszynach. Herman Salmon uważał to za zwariowany pomysł. Salmon i specjaliści Lockheeda nie byli pewni turbiny T-40. Podejrzewali, że ten najpotężniejszy silnik swojej epoki nie będzie zdolny do długotrwałej pracy w pozycji pionowej. Woleli przetestować napęd i systemy pokładowe w czasie bezpiecznych operacji konwencjonalnych. Jeden z inżynierów powiedział: byłoby szaleństwem ryzykować życie pilota, skoro nie sprawdzono ani silnika, ani całej koncepcji. A Convair gotów był pójść na całość. 1 sierpnia 1954 roku na lotnisku Moffetta zespół Convaira przygotował Pogo do pierwszego swobodnego startu poza hangarem. Pierwsza z wielu prób czekających pilota i maszynę. Próba miała odbyć się wcześnie rano ze względu na niższą temperaturę i brak wiatru. W trakcie lotów na uwięzi okazało się, że moc silnika spada przy wzroście temperatury zewnętrznej. Skids Coleman nie tracił wiary. Miał za sobą wiele lotów pionowych wewnątrz hangaru. Sądził, że wystarczy mu 60 godzin lotów na uwięzi. A jednak z wolnym lotem wiązało się pewne napięcie. Nie tylko dla Colemana, dla wszystkich związanych z projektem.
Szefostwo konwera, orkiestra marynarki i oczywiście prasa. Wszyscy chcieli zobaczyć, czy Pogo naprawdę poleci. Od czasu niemieckiego Triebflugela nie zaprojektowano samolotu, w którym ciąg silników przewyższałby ciężar płatowca. Wyposażony w T-40 Pogo, cały był mięśniem. Potężna turbina nie potrzebowała rozgrzewki. Przeciwbieżne śmigła miały po około 5 metrów średnicy. Zastosowano dwa śmigła, żeby zapobiec obrotowi samolotu wokół własnej osi. Uniemożliwiłby on panowanie nad maszyną w locie pionowym. Potężne śmigła pochłaniały całą moc. Kiedy turbina osiągnęła maksymalne obroty, samolot był gotów do startu. To, że nie trzeba było rozgrzewać silników, stanowiło kolosalną zaletę. Pogo miał przecież błyskawicznie reagować na zagrożenie macierzystego okrętu. Kiedy tylko pilot pchnął manetkę gazu, potężny T-40 napiął mięśnie i podniósł Pogo za nos. Coleman wykonywał taki skok setki razy w hangarze. Jednak w czasie pokazu musiał udowodnić, że Pogo da sobie radę ze swobodnym zwisem. W powietrzu Pogo zachowywał się inaczej niż samolot czy śmigłowiec. Zmiana kursu następowała dzięki odchyleniu strumienia powietrza lotkami skrzydeł i sterami stateczników. W płaszczyźnie poziomej sterowało się orczykiem, w pionowej drążkiem. Gdyby jednak Coleman zechciał lecieć na przykład pod kątem 45 stopni, musiałby pracować jednocześnie drążkiem i orczykiem i uważać na każdy swój ruch. Groziła mu zupełna dezorientacja. Mimo to radził sobie wspaniale, zapewne dzięki ćwiczeniom w hangarze. Największym wyzwaniem było lądowanie. Pilot, wykręcając szyję, wpatrywał się w ziemię i stopniowo ściągał manetkę gazu, by gładko wylądować. Udało się. Nic dziwnego, że próba nowego myśliwca morskiego powiodła się. Przeprowadzano ją na lotnisku noszącym imię admirała Moffetta, który 30 lat wcześniej zainicjował rozwój lotnictwa marynarki. Sława opromieniła cały zespół, zwłaszcza Skitza Colemana. Gdyby nie jego kunszt pilotażu, pokaz mógł sprawić zawód. Pilotem w czasie tej historycznej próby pionowzlotu był J.F. Skitz Coleman, oblatywacz konwera i oficer rezerwy piechoty morskiej. Jak poszło, Skitz? Wdechowo, Dick. Tak jak się spodziewaliśmy. Oczywiście nie próbowałem zbyt wiele, ale wszystko poszło fajnie. Zauważyłem, że cała operacja polegała tylko na wzlocie i lądowaniu. Sądzisz, że mógłbyś dzisiaj trochę polatać? Jasne, mogłem zrobić o wiele więcej. Maszyna zachowywała się wspaniale, ale dzisiaj chcieliśmy zrobić to jedno, w górę i w dół. Nad ziemią jest równie zwrotny jak śmigłowiec? Jeszcze tego nie sprawdziliśmy, ale sądzę, że będzie o wiele zwrotniejszy. Jakie są możliwości maszyny? Nieograniczone. Wielu sądziło, że samolot zapoczątkuje nową generację myśliwców morskich. Conwer uznał pierwszą próbę Pogo za sukces, jednak następny krok miał być prawdziwym wyzwaniem. Chodziło o przejście do lotu poziomego. Największą zaletą ogonowca i innych pionowzlotów jest to, że nie potrzebują pasów, mogą startować dosłownie zewsząd. Dlatego zaistniała potrzeba budowy naziemnego transportera dla Pogo. Skoro miał startować z dowolnego miejsca, musiał być tam najpierw dowieziony. Specjaliści konwera zaprojektowali specjalny pojazd, który mógł przewozić Pogo bez obawy uszkodzenia, a także ustawiać maszynę w pozycji pionowego startu.
Jedną z najistotniejszych innowacji było siedzenie pilota o zmiennym położeniu. Mogło ono obracać się o 20 stopni do przodu w trakcie przejścia z lotu poziomego do pionowego. Gdyby nie było takiej możliwości, pilot mógłby wypaść z maszyny, nawet gdyby był przypięty pasami. To dodatkowo skomplikowało proces sterowania. Coleman wkrótce przekona się, że podejście do pionowego lądowania będzie trudniejsze niż się spodziewano. Skrzydła o profilu Delta ułatwiały podejście do pionowego lądowania. To nowatorskie rozwiązanie było już z powodzeniem stosowane w innych projektowanych przez Convera samolotach. Po raz pierwszy Conver zastosował skrzydło Delta w eksperymentalnym samolocie XF-92A. Celem było tu osiągnięcie i utrzymanie prędkości ponaddźwiękowej. Badania wykazały, że skrzydło Delta o kącie 60 stopni góruje nad skrzydłem skośnym pod względem oporów, stabilności i sterowności. We wrześniu 1948 roku XF-92A wystartował z bazy Edwards i przekroczył barierę dźwięku. Pierwszy napędzany samolot Delta był udany. Conver budował myśliwce o skrzydłach w kształcie Delta do lat 60. W przypadku Pogo płat Delta został wybrany nie z myślą o lotach naddźwiękowych, lecz ze względu na swą odporność na przeciągnięcie. W trakcie przejścia do lotu pionowego konieczna była redukcja prędkości. Płat Delta eliminował niebezpieczeństwo utraty siły nośnej. Na miejsce drugiego etapu prób wybrano Brownfield, położone 25 km od San Diego. Przygotowując się do przejścia w lot poziomy, Coleman wykonał ponad 70 pionowych startów. 2 listopada 1954 roku. Zespół Convera był gotów. Do tego czasu upłynęło 7 lat od chwili, kiedy marynarka zaczęła rozważać koncepcję pionowzlotu. Rozlegały się już głosy, że pionowzlot ogonowy nigdy nie wyjdzie poza stadium prób. Coleman nie przejmował się krytyką. Tego dnia miał polecieć na Pogo, a nie martwić się o jego przyszłość. Spodziewał się, że pierwsze przejście do lotu poziomego pójdzie łatwo. Nieporównanie trudniejsze miały być wytracanie wysokości w zawisie, dokładne podejście na lądowisko i lądowanie. Przy starcie nie było kłopotów. Coleman miał już ten manewr we krwi. Przejście do lotu poziomego też poszło gładko. Wystarczył niewielki wzrost mocy i lekkie pchnięcie. W czasie manewru dolny skraj podkadłubowego statecznika znajdował się 15 metrów nad ziemią. Muskularny silnik stworzony do pionowego poderwania mógł teraz pokazać, na co go stać w locie poziomym. Ma stosunek ciągu do masy ponad 1, więc bingo, poszedł. Działa świetnie, doskonale lata. Pogo osiągał około 900 km na godzinę.
nie miał hamulców aerodynamicznych. Bez wysiłku wyprzedzał samolot AD-5. Pomimo sporej mocy silnika, 2500 koni mechanicznych, AD-5 zostawał daleko w tyle. Pogo miał wśród samolotów śmigłowych największą prędkość maksymalną i najmniejszą minimalną. Jego uzbrojenie miało się składać z 4 działek 20-mm na końcach skrzydeł lub 48 niekierowanych pocisków rakietowych. Pierwotna koncepcja zakładała rozmieszczenie pionowzlotów na pokładach okrętów różnych typów. Po namierzeniu radarem przeciwnika planowano poderwać je w powietrze i naprowadzić na cele. Pogo miały, jak ruchoma linia czat, wiązać walką przeciwnika aż do przybycia maszyn z lotniskowców. Istniała teoria użycia pionowzlotów. Jednak teorie lepiej wyglądają na papierze niż w życiu. A i tak Pogo zapowiadał się lepiej niż jego rywal. Pionowzlot Lockheeda spisywał się gorzej niż maszyna Convera. XFV wykonał więcej lotów niż Pogo, ale nie startował ani nie lądował pionowo. Przejścia z poziomu do pionu wykonywał na pewnej wysokości. Przysadziste, proste skrzydła nie sprawdzały się. W przejściu do lotu pionowego XFV był niestabilny. Herman Salmon, oblatywacz, stwierdził, że przy kącie 30 stopni maszyna będzie miała tendencję do walenia się na skrzydło i utraty sterowności. Nastąpi utrata prędkości. Potem, kiedy kąt osiągnie 80 stopni, prawie pion, samolot znów stanie się sterowny. Maszyna potrafiła przejść do pionu, ale szło jej to gorzej niż Pogo. Turbośmigłowe pionowzloty Convera i Lockheeda wyglądały inaczej, ale zbudowano je według tych samych zasad. Miały potężne turbiny, smukłe kadłuby, skrzydła ustawione na krzyż. W locie pionowym używano tych samych sterów, co w normalnym. Wychylenia sterów w wysokości i kierunku oraz lodek następowały w zwykłym strumieniu zaśmigłowym. Lockheed zdecydował się na wstrzymanie prac. Inżynier odpowiedzialny za próby napisał list do marynarki. Zażądał zakończenia programu. Inny z konstruktorów Lockheeda przyznał, że był to jedyny zbudowany przez nich samolot, na którym nie odważyliby się sami latać. W 20 minutach konwencjonalnego lotu Skids Coleman był przygotowany na chwilę prawdy. Lecąc tuż nad ziemią, zredukował obroty do minimum, po czym ściągnął maszynę w świece. Dzięki skrzydłom Delta nie było przeciągnięcia. Gdy znalazł się w pozycji pionowej, Coleman dał tylko tyle mocy, by wystarczyło na zawis. Musiał teraz wykonać 3 czynności. Zmienić położenie siedzenia, poprawić wytrymowanie samolotu i dodać mocy. Po to, by usiąść, Coleman musiał stopniowo ściągać manetkę gazu i zamiast na tablicę patrzeć na ziemię. Musiał patrzeć przez ramię na lądowisko aż do momentu przyziemiania. Większość pilotów nie odważyłaby się na ten manewr, jednak Coleman wykonał go tak gładko jak normalne lądowanie. Kiedy 2 dni później powtórzył pokaz dla przedstawicieli marynarki i prasy, widzowie byli pod wrażeniem. Pierwszy na świecie pionowzlot stanowił wspaniałe osiągnięcie. Jednak rodziło się pytanie, czy marynarka naprawdę go użyje.
Startuje pionowo. Lata z prędkością 800 km na godzinę. Pierwszym człowiekiem, który lata nowym myśliwcem morskim XFY-1, stworzonym przez Convera, jest oblatywacz tej firmy J.F. Skates Coleman. Człowiek, który pali dla czystej przyjemności palenia. Zapal kamera, Skates. Wiesz, do Camela mógłbym lecieć przez wiele mil. Żadne nie dorównują im smakiem i łagodnością. Są najlepsze. Dziś Camele są najlepsze, jak Ameryka. Dziwaczny Pogo był niewątpliwą atrakcją reklam. Kiedy zdobywał klientów dla Camela, Convere musiał zadowolić swego prawdziwego klienta. Camele to czysta przyjemność. W 1954 roku US Navy poddała program pionowzlotów ponownej ocenie. Sceptycy utrzymywali, że wymagania marynarki są nierealistyczne, a koncepcja pionowzlotu chybiona. Przyznawali, że Pogo to wspaniała maszyna i że próby wypadły pomyślnie, jednak realne operacje myśliwca eskortowego to nie próby. Wszystkie próby odbywały się przy pięknej pogodzie, słońce, bezchmurne niebo, a marynarka potrzebowała samolotu, który działałby z pokładu okrętu rozkołysanego na wzburzonym morzu przy złej widoczności. To nie była wesoła perspektywa dla pilota. Na korzyść pionowzlotu przemawiały rozmaite argumenty. Najczęściej widziano go w roli myśliwca do eskorty konwojów, umieszczonego w pozycji pionowej na statku handlowym i gotowego do obrony. Inni utrzymywali, że nie wyeliminuje on groźby skrytego ataku. Okręty podwodne mogłyby nadal zagrażać żegludze. Zespół uderzeniowy floty zawsze uchodził za bardzo wrażliwy cel, zwłaszcza odkąd pojawiła się broń nuklearna i samoloty naddźwiękowe. Domagano się ruchliwości i rozproszenia. Zaradzić temu mogły siły powietrzne, jednak ich lotniska narażone były na zniszczenie. Convere oferował rozwiązanie, zespół lotniczy niezależny od lotnisk. Wodnego lądowiska nie da się zniszczyć. Convere zbudował dla US Navy samolot transportowy R3Y Tradewind. Firma sugerowała ambitniejsze zadanie dla tej ogromnej łodzi latającej. Transport logistyczny. Stałby się on szkieletem zintegrowanego systemu uzbrojenia przeznaczonego do prowadzenia operacji z wysuniętych baz. Koncepcję ochrzczono mianem ruchomego systemu baz. W jego skład miały wchodzić samoloty działające niezależnie od stałych lotnisk. Na tym filmie Convere demonstruje, jak potężny kadłub R3Y wypełnia się oddziałami szturmowymi, pojazdami i sprzętem. Łodzie latające mogłyby wspierać działania grup lotniskowców, tak jak siły amfibijne, zabezpieczając wysunięte bazy. R3Y, podobnie jak w Pogo, zastosowano potężne silniki T-40. Dzięki odwróceniu kierunku ciągu, łódź latająca lekko ześlizgiwała się z pochylni. Po dotarciu do celu R3Y mógł wylądować w rejonie przyczółka i dostarczyć ładunek. Chodziło o stworzenie sił zabezpieczenia i wsparcia, działających w oparciu o wodne lądowiska. Te siły musiały mieć broń ofensywną. Convere przeznaczył tę rolę samolotowi XF-2Y Sea Dart. Eksperymentalną maszynę zbudowano w 1952 roku. Ponaddźwiękowy myśliwiec dla US Navy miał charakterystyczny dla maszyn swej wytwórni płat Delta. Różnił się jednak od pozostałych myśliwców Convera. Sea Dart był w stanie lądować na wodzie dzięki dwóm wysuwanym spod kadłuba płozom. Był pierwszym i jedynym wodno-samolotem naddźwiękowym.
idealnie pasował do proponowanego przez Convera ruchomego systemu baz. Ten samolot bojowy nie potrzebował stałych lądowisk. Dzięki ruchomemu systemowi baz, myśliwce Delta mogły być rozproszone o wiele mil od brzegu, a nie skoncentrowane w bazach lotniczych wymagających obrony. Kosztowne i wystawione na atak lotniska stałyby się zbędne. Osłonę nacierających sił zapewnić miał trzeci element systemu. XFY-1 Pogo nie był wodno-samolotem, ale obywał się bez lotniska. Pogo miał zapewnić bliskie taktyczne wsparcie wojskom lądowym. Był niezbędny do efektywnego działania ruchomego systemu baz. Convair ogłosił, iż Pogo może być nie tylko myśliwcem osłony, jak pierwotnie planowano. W teorii plan wyglądał wspaniale. W praktyce ruchomy system baz nie wzbudził entuzjazmu marynarki. To, o czym nam mówili, było w zasadzie możliwe. Ale czy był to najlepszy sposób osiągnięcia celu? Historia nie przyznała im racji, ani nie potępiła ich planów. R-3Y w 1956 roku wszedł w skład Służby Transportu Powietrznego Marynarki. Jego zastosowanie ograniczyło się do przewozu ładunków przez Pacyfik. Nigdy nie wszedł w skład ruchomego systemu baz. Łodzie latające wychodziły powoli w lotnictwie morskim z użycia. Siddart pozostał samolotem doświadczalnym. Nie wszedł do uzbrojenia marynarki. W 1957 roku próby zakończono. Stanowił niewątpliwie osiągnięcie techniki, ale marynarka nie znalazła dlań zastosowania. Potrzebował specjalnego sprzętu i statków zaopatrzeniowych. Jego zalety nie równoważyły tego. Ruchomy system baz nie wyszedł poza stadium koncepcyjne. Rozwój tradycyjnego lotnictwa morskiego cieszył się zbyt silnym poparciem, by można było finansować próby Siddharta. A także program Pogo. Miał przed sobą niepewną przyszłość. Coraz trudniej było znaleźć dlań miejsce w morskich operacjach. Nawet gdyby znalazło się jakieś zastosowanie, Pogo, mimo umiejętności Colemana, sprawiał ciągle problemy pilotażowe. W rękach innego pilota mógł spowodować wypadek. Pilot John Nibble próbował lotu pionowego bez uprzedniego treningu na uwięzi. Usłyszą Państwo, jak Skid Coleman instruuje go. Right aileron, John. That's it. You got her under good control. But keep her going. Keep her going up. Power, power, John. That's enough. That's enough. Put your nose up. Nose up. Okay, low right rudder. Keep her straight now. Easy on the controls, John. Easy on the controls. Bring her down. Bring her down, boy. Bring her down. Come on. A little off in power. Bring her down. Not too much. Atta boy. Okay. Cut. Okay, John. You can hold her a minute. Shut down. The most unnatural position to fly. To była bardzo nienaturalna pozycja pilotowania. Kiedy wytraciwszy prędkość przechodzili do lotu pionowego, musieli w praktyce wyczuwać ziemię, bo nie widzieli jej. Mieli ją za plecami. To był problem. Pilot nie widział tego, co ma za sobą. Nie wiedział, jak daleko do ziemi. To bardzo trudne. Nie sądzę, żeby piloci kiedykolwiek przyzwyczaili się do tak nienaturalnej pozycji. Poza tym próby odbywały się przy pięknej pogodzie. Nie przetestowali tego w niekorzystnych warunkach meteo, przy porywistym wietrze. W 1956 roku Convair zainstalował na Brownfield uwięź po to, by szkolić na niej pilotów.
16 czerwca 1955 roku Skid Coleman wykonał najdłuższy i ostatni lot. Przedtem, jako pierwszy człowiek, któremu udało się wystartować pionowo, przejść do lotu poziomego i pionowo lądować, otrzymał prestiżową nagrodę Harmona. W jego rękach Pogo był naprawdę zwinną maszyną. Pierwszego sierpnia 1956 roku nastąpił nieuchronny koniec. Oficjalnie zamknięto eksperymentalny program XFY1 Pogo Stick. Przedtem, mimo swych sukcesów, Pogo utracił poparcie marynarki. Dobrze latał. Nie było z nim problemów. Silniki były dobre. Ale nie dostaliśmy zamówienia. Zagrożenie minęło. Potrzeby chwili wpływają na rozwój samolotów morskich. Od czasów wodno-samolotów lotnictwo marynarki próbuje się dostosować do zmieniającego się charakteru współczesnej wojny. Pogo miał sprostać szczególnym potrzebom. Zniknęły one, zanim udało się samolot udoskonalić. Wyobraźmy sobie lądowanie Pogo na tym pokładzie. Trzeba jednocześnie zerkać na tablicę przyrządów i wyciągać szyję, spoglądając na lądowisko. Niezbyt realistyczna wizja. Nawet działania współczesnych śmigłowców morskich wiążą się z ryzykiem i nie zawsze są możliwe. US Navy nie powróciła do koncepcji pionowzlotu ogonowego. Firma Sky Technology postanowiła zwrócić na nowo uwagę wojskowych na pionowzloty ogonowe. W 1992 roku oblatała widoczny na filmie sterowany radiem model pionowzlotu o nazwie Sparrowhawk. Sparrowhawk lata jak Pogo, ale unosi go o wiele prostszy silnik. Jest bezzałogowy. To jego najważniejsza cecha. Innowacja w dziedzinie pionowzlotów ogonowych. Nazwany został bezzałogowym aparatem latającym. Specjaliści ze Sky Technology sądzą, że to najprostszy sposób kierowania pionowzlotem. Twierdzą, że idealnie nadaje się do misji rozpoznawczych z małych, nieprzygotowanych lądowisk. Być może wojskowi znów zainteresują się pionowzlotem ogonowym. Lot bezzałogowy może być rozwiązaniem łączących się z tą koncepcją problemów. Pilotowanie samolotu, który startuje z ogona, to ryzykowna operacja. To już wiemy. Dzięki wytrwałości Convera i umiejętnościom Skidsa Colemana, Pogo dowiódł, że to możliwe, ale wysoce niepraktyczne. Wersja polska Start International Polska. Tekst Adam Ryć. Konsultacja lotnicza Robert Wdowiarski. Czytał Piotr Borowiec.